Dzień dobry, witamy w kolejnym vlogu. Jak widzicie tutaj po naszym syfie, jest on oświetlany słońcem, a to oznacza, że w końcu po kilku dniach niżu, który nazywał się Hans, który przyniósł nam tylko i wyłącznie deszcz i zimną pogodę i silny wiatr, mamy słońce, co możliwe jest ostatnim dniem, albo jednym z ostatnich dni, które są ciepłe, które są zdatne do spacerowania i spędzania czasu na zewnątrz. Więc mamy taki plan, żeby dzisiaj skorzystać z tej sytuacji, nawdychać się świeżego powietrza i przy okazji zaczerpnąć witaminy D. Ale ładnie to opisałem, nie? Bardzo. Okcie robi śniadanko, pokazałbym ją, ale nie jest kompletnie ubrana vlog friendly, jak to ona powiedziała, więc Okcie zobaczycie później. My zjemy śniadanie, zrobimy klasyczne pranie jak zwykle i lecimy zobaczyć, co tam się dzieje w naszej metropolii. Dzień dobry ode mnie, ja już jestem wyszykowana vlog friendly. Za chwilkę wychodzimy, czekam aż Kapi się wyszykuje, ale chciałam wam tylko pokazać moje włosy, bo po prostu dzisiaj mam taką szopę na głowie, w sensie ja wiem, że moje włosy zazwyczaj nie wyglądają jakoś szczególnie ekstra i wystylizowanie, ale ja dzisiaj wyglądam jak Hagrid. Kapi, wyglądam jak Hagrid. Tylko trochę ci rozmiarów brakuje. Co to jest w ogóle, co to jest? Nie, ale masakra. A dzisiaj będziemy zmuszeni oddać tego małego klocka. Bo moja mama już wraca, więc... niestety... O, vloger! No gdzież mogliśmy pójść, jak nie na plażę w taką piękną pogodę? I mimo, że jest dość chłodny wiatr, są ludzie, którzy plażują. No dosłownie się opalają pół nocy. Rozumiecie, ja w swetrze, w pomarańczowej sukieneczce, w rajtkach, w jesiennych butach, a niektórzy rozebrani. Eja. No ale powiem, gdyby nie wiatr, to naprawdę jest bardzo przyjemnie, bo wiatr jest taki dość chłodnawy. Tak. Mi jest tak idealnie, jak jestem ubrana. No mi też, można fajnie oddychać, wiecie, takim rzeźkim powietrzem, nie taką duchotą i tak dalej, tylko po prostu takim lekko chłodnym powietrzem, ogólnie jest bardzo przyjemnie. Tak. Nie wiem, czy zdążyliście się zorientować, ale mamy pewnego kwiatka w łazience. Okres... Nie, jeszcze nie pokazywałam, ale tam jest. Aha, dobra, no to już teraz macie takie wspominki na temat kwiatka, którego mamy, czy tam roślinkę, którą mamy w łazience. I Okcia wpadła teraz na plan, żeby pozbierać tutaj jakieś muszelki, gdzieś tam jakieś ładne może znajdzie, żeby przyozdobić właśnie ziemię tego kwiatka, żeby on wyglądał naprawdę fajnie i żeby fajnie komponował się z naszymi morskimi charakterami. O! Tak? Taki masz plan. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. Uhu! I co? Masz coś ciekawego? Nie, mały wybór muszelek. Mały wybór dzisiaj, nie? W tym sklepie. Wszystkie takie same, ale znalazłam dwa bursztyny. Ta mikrobursztyny, chciałeś powiedzieć. Dobra, teraz uciekamy do domu, bo musimy vloga zrobić. A, jeszcze do Niemiec jedziemy? Dobra, i potem do domu? A, dobra, no to jedziemy najpierw do Niemiec. A do Niemiec jedziemy dlatego, że kończy nam się płyn do prania, a takiego, który my używamy, no nie ma albo w Rossmanie, w którym byliśmy, albo w ogóle w Polsce, bo nie zainteresowaliśmy się tym póki co. Także jedziemy do Niemiec sprawdzić, tam zazwyczaj takie rzeczy są po prostu tańsze. Ostatnio nawet byliśmy kupić płyn do płukania, który w Polsce w Carrefourze kosztował około od 8 do 11 zł, a my kupiliśmy jeden za 1 euro, więc no jest to różnica, a niestety to jest jeden z niewielu płynów, który mnie nie uczula, który mogę używać, także bardzo polujemy na takie okazje. Dokładnie. Okej, to jest płyn, którego używamy. I kosztuje 18 euro, więc to zdecydowanie nie jest taniej. Zdecydowanie nie, bo u nas w Polsce chyba taki był.
nie taki, wiem, czy taki ciemny, ten niebieski. No dobra, no ten, ale duży, nie? Tak, mi chodzi o duży, rozmiar. No, był tak. Taki, tylko niebieski. A niebieski mnie już uczula. Tak, ale różnica była taka, że niebieski u nas bez promocji kosztuje 47 zł. A tutaj euro, przeliczenie z euro na polskie kosztuje 77. I tylko właśnie problem jest w tym, dlaczego nie kupiliśmy tamtego, bo niebieski okcie uczula i tylko zielony nie uczula. No właśnie, więc jedziemy jeszcze zobaczyć do niemieckiego Rossmana. Ale coś czuję, że wcale nie będzie taniej. No nie wiem, mi się wydaje, że może być. Zobaczymy. Dobra. Zaraz powiemy. Let's go. Wróciliśmy do domu i miałam zacząć pokazywać nasze nowe rzeczy w łazience. I nagle woła mnie Kapi, że mamy problem. I mówię, jaki problem? Przechodzę do pokoju, a cała podłoga zalana wodą. Dosłownie, no tak do połowy pokoju, z jednej i z drugiej strony po prostu kałuża wody. Mamy nieszczelne grzejniki, puścili wodę i wszystko się polało. Najgorsze jest to, że polało się w miejscu, gdzie właśnie mieliśmy jakieś przedłużacze, komputer i tak dalej. Mam nadzieję, że komputer działa. Mój laptop też leżał na podłodze oczywiście. Też mam nadzieję, że będzie wszystko działało. Na razie niech sobie schnie, chociaż wydaje mi się, że nic tam się nie zalało jednak. Też mi się wydaje, że nie. Ale no nie wiadomo. Także jest wspaniale. Później przyjdzie do nas pan, który zawieszał nam te kaloryfery i spróbuje coś tam to dokręcać. Świetnie. Dosłownie jakieś 5 minut temu podłożyliśmy tą miseczkę, a ona już jest w ponad połowie wypełniona wodą. Zobaczcie, jak to szybko leci. No, szybko leci. Ja mam nadzieję, że my nikogo nie zalaliśmy. Ja też mam nadzieję, ale nie, raczej nie zalaliśmy. Dobra, miałam pokazać właśnie nasze nowości. I nie ma ich super dużo na razie, ale kupiliśmy to ostatnio w Poznaniu, jak byliśmy. Tutaj kupiliśmy dozownik do mydła i pojemnik na szczoteczki. To stukanie, robią nam remont na klatce, więc tak, jest genialnie. Po prostu wszystko idzie ekstra. Na wannie stanął kwiatek, raczej taka roślinka. Jest piękna. Doniczkę też kupiliśmy razem z nim, znaczy osobno, ale dla niego i zamierzam właśnie do niego wsypać muszelki. Wydawałoby się, że tylko i wyłącznie kaloryfery ciekną i nic gorszego nas nie może spotkać. Otóż może. Jak pewnie pamiętacie, tutaj pod tym też są obudowane rury. I co? I te rury też ciekną, bo musiałem tutaj rozbić dziurę. W środku włożyłem papierek i uznałem, że wyszedł mokry, więc rozwaliłem dziurę i wsadziłem tam papier, żeby wciągał każdą wodę, która spływa. No i jesteśmy w takim, co by nie powiedzieć, no jesteśmy w czarnej sprawie. Zostaje nam nic, tylko czekać, aż przyjdzie hydraulik i zacznie coś z tym robić. Albo majster, który zna się lepiej na hydraulice niż ja. No, mam nadzieję, że da się z tego wyjść bez większego problemu. Na pewno wiem, że tą obudowę tej rury, co tutaj mamy, co przed chwilą właśnie pokazywałem, trzeba będzie po części rozebrać, przewiercić na pewno gdzie nie gdzie. No ale mam nadzieję, że ostatecznie zaklei się to w taki sposób, że nic nie będzie widać. Zobaczymy. Sytuacja już prawie opanowana. Robi się na dworze ciemno, a to znaczy, że minęło już dobrych parę godzin. Ale tutaj już nie cieknie. No ale wiadomo, jeszcze trzeba to opracować, wszystko ładnie wykończyć, żeby nie było widać takich dziur. Ten kaloryfer też już nie cieknie i jest z nim wszystko ok. No i został nam jeszcze ten kaloryfer, ale z niego lało się najbardziej. Z niego wręcz można powiedzieć, że woda ciekła, a nie kropelkowała, więc tutaj mam nadzieję, że też szybko wszystko zostanie ogarnięte. I jak już to ogarniemy, pójdziemy żreć. Moje włosy dzisiaj to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, ale już o tym rozmawialiśmy. Już wyszedł pan, który naprawiał nam grzejniki i z tego co ja się orientuję, to chyba w miarę naprawił. Jeszcze jutro coś tam będzie dokręcać. Tak, no co miał zrobić, to zrobił, ale no nie wyrobił się z czasem, bo już nastała godzina po 20. No właśnie, a my jeszcze nic dzisiaj nie jedliśmy. Tak, nastała godzina po 20 i powiedział, że jutro ogarnie resztę. Tak. A teraz no właśnie mamy plan taki, żeby coś zaatakować do jedzenia. Dokładnie, o ile coś jeszcze znajdziemy oprócz maka. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że Kapisio to jest taki mężczyzna. Przeciął sobie tu paluszka, o tutaj takiego, ojej, jakim Boże, jakie przecięcie. I mało co nie zemdlał. Powiem wam tak, że długo z tym walczyłem. Bo ja ogólnie reaguję właśnie jak prawdziwy mężczyzna na krew i przejechałem sobie dość mocno, dość głęboko, bo od razu cały palec mi się zrobił czerwony, co by nie mówić dokładniej.
I już czułem, że będzie ze mną nie tak, bo dzisiaj wiedziałem, że nie jest dzień na oglądanie tego typu rzeczy. Bo u mnie to czasem tolerancja jest troszkę wyższa, czasem troszkę niższa. Malutki Boziu. I siedziałem w łazience, chyba z 3 minuty trzymałem pod kranem wodę, bo no właśnie. Tyle krwi straciłem, że już nawet się wypowiadać nie potrafię. Całą kroplę. No nie, no dużo tego było. Proszę tutaj cię. Tutaj są krople na ten. Ja mam jest jedna mała kropeluncia. Bo resztę zaamortyzowałem. O, patrz, nawet tu mam jeszcze pozostałości dla twojej wiadomości. I teraz widzisz? Widzisz, jak dużo było? Nie było wcale tak mało dla twojej wiadomości. Proszę cię, powiedzieć. Kafi. Jak tyle mi zostało tutaj, to znaczy, że było bardzo dużo. Jesteś taką drama queen, że to jest... Nie jestem drama queen. Jesteś drama nie jestem drama queen, tylko teraz boję się, że ten nożyk był zardzewiały. No, to może być problem. Najwyżej odetniemy palcem, no pewnie. Niesamowite, mamy już 11 września, a Świnoujście to normalnie centrum rozrywki. Dla starych Niemców, ale jest. Ej, polskie disco polo, więc dla tak? wszystkich. No nie słyszysz? Mama, mama. Nie znam tego niestety. What? Ale imprezka. Dobra, idziemy na burgera albo na kebaba, zobaczymy. Co będzie otwarte. Tak. Burger, którego chcieliśmy zjeść, oczywiście zamknięty. Znaczy nie oczywiście, no ale... Nasze szczęście. Nasze szczęście po prostu, dlatego oczywiście zamknięty. Więc idziemy spróbować szczęścia z Kebsem. Może tam się uda. Jest, teraz do domu. Kapi jest albo tak głodny, albo tak po prostu zrozpaczony. Tak, zrozpaczony tym, że się skaleczył, że zostawił po pierwsze auto otwarte. I nie mogliśmy po drodze znaleźć kluczyka. Na szczęście, auto było otwarte. Więc jeden problem z głowy, ale kluczyka nie widu, nie słychu. No gdzieś musi być, no, no musi. Tyle mogę powiedzieć. To prawda. Nie wiem, gdzie jest. To jest po prostu dla ciebie kara, no. Za to, że śmiałeś się ze mnie przed samym wyjściem z auta, no. Że dopiero po 3 latach, jak go mamy, no. Nauczyłam się zamykać okno. I to jest dla ciebie kara. Bo wiesz, Kapi, jedno, że go zgubiłeś w kebabie, zdarza się, ale nie zamknąłeś tego auta nawet. No wiem. No to wiem, dlatego kazałem tobie iść do Kebsa, a ja bym tutaj został, zamknąłem jasne. Się. Jasne. I ja teraz nie dość, że mam zimnego Kebsa, jestem zgrzana, bo to wcale nie było tak blisko, to jest jakieś 5 minut drogi w jedną i 5 minut drogi w drugą. Dobrze, ale mówię, że ja specjalnie zostałem tutaj, że i zamknąłem auto i żeby było wszystko ciemne, bo myślałem, że może jakiś spryciarz zabrał kluczyki i będzie chciał, nie wiem, wejść do auta czy coś, to ja... Pszt, wyłączyłem wszystko, siedziałem i jakbym usłyszał, jak ktoś otwiera, to bym wyskoczył i nogi łamał. Dobra, jedziemy jeść kebaba. Tak jest. I nadszedł ten czas. Czas jak w każdym vlogu. Czyli zapomnieliśmy się wtedy pożegnać, ale od razu mam usprawiedliwienie. Ten dzień był tak pełen emocji, że jak wróciliśmy na chatę, zjedliśmy od razu, poszliśmy spać. Od razu! Dlatego już w ogóle nawet nie mieliśmy głowy, żeby brać aparat do ręki, bo już nie daj Boże, coś by się złamało. To prawda. Także dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym vlogu. Bye! Nie wiem, co tu się dzieje. Próbuję to ogarnąć, ale nieważne. Halo.